IQ przeciętnego człowieka wynosi około 100 punktów. Zastanawialiście się, jaki najwyższy poziom można osiągnąć? Dziś przedstawiam wam 10 najmądrzejszych ludzi na świecie. Miejsce 10. Kim Un-young jest bez wątpienia niezwykłą postacią. Ten koreański fizyk w wieku 2 lat posługiwał się 4 językami, a w wieku 4 lat uczęszczał na uniwersyteckie wykłady. Przed ukończeniem 16 roku życia mógł pochwalić się doktoratem oraz pracą dla NASA. Ma 50 lat i iloraz inteligencji na poziomie aż 210 punktów, co dało mu miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Miejsce 9. Znalazł się tu również oczywiście Stephen Hawking. Ten 70-letni astrofizyk, cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne, powodujące paraliż ciała, jest wielkim autorytetem. Sławił się sporymi dokonaniami na polu fizyki teoretycznej. Dodatkowo ma wielki wkład w tłumaczeniu tajemnic wszechświata. Jego iloraz inteligencji wynosi 160 punktów. Miejsce 8. Christopher Hirata swoim wynikiem testu na inteligencję mógłby zawstydzić geniusza. Ma 30 lat i 225 punktów IQ. Najmłodszy Amerykanin, który wygrał złoto na Międzynarodowej Olimpiadzie w dziedzinie fizyki. Już jako 16-latek pracował w NASA. Jako 22-latek został doktorem astrofizyki. Miejsce 7. Terence Tao. Wybitny matematyk, najmłodszy profesor w historii. W wieku 24 lat zaczął wykładać na Uniwersytecie Kalifornijskim. W wieku 2 lat nauczył się pisać i czytać oglądając Ulicę Sezamkową. Mając 4 lata uczył się w podstawówce matematyki na poziomie szkoły średniej. Miejsce 6. Sir Andrew White. 59-letni matematyk jest ważnym autorytetem w swoim środowisku. Z IQ na poziomie 170 punktów udowodnił wielkie twierdzenie Fermata, 17-wieczną zagadkę. To najtrudniejsze równanie matematyczne w historii świata. Miejsce 5. Paul Allen, legenda i jeden z współzałożycieli Microsoftu, również może pochwalić się nie lada inteligencją. Jego IQ wynosi 170 punktów. Ten niespełna 60-letni przedsiębiorca wiedział, jak przemienić IQ w pieniądze. Jest bowiem na 48. miejscu listy najbogatszych ludzi świata. Miejsce 4. Judy Polger ma zaledwie 36 lat. IQ na poziomie 170 punktów, tytuł najmłodszego mistrza Węgier i szachowego arcymistrza. Jest pierwszą kobietą w tym gronie. Swoje sukcesy zawdzięcza nie tylko intelektowi, ale też specyficznemu wychowaniu, jakie zafundował jej ojciec. W domu wszystko było podporządkowane szachom. Miejsce 3. Znany amerykański aktor James Woods może pochwalić się wynikiem testu IQ na poziomie 180 punktów. Znany jest z takich filmów jak Dawno temu w Ameryce, Salwador czy Duchy Mississippi. Miejsce 2. Garry Kasparow. Rosyjski polityk może poszczycić się wysokim wynikiem IQ, 190 punktów. Był najmłodszym mistrzem świata w szachach. Zdobył je w wieku zaledwie 22 lat. Kandydował na prezydenta Rosji w 2008 roku. Jest liderem antyputinowskiej partii Zjednoczony Front Obywatelski. Miejsce 1. Richard Rosner ma 58 lat i nie może narzekać na swoją inteligencję. Jest znany z wysokiego IQ na poziomie 192 punktów. Co ciekawe, nie zawsze szukał pracy, w której mógłby ten atut wykorzystać. Był nawet stripteaserem, kelnerem na rolkach, czy nawet modelem nudystą. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!